24 pytania. Rozmowa poranka. Pani poseł Gabriela Lenartowicz z Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej jest naszym gościem. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry. Od Rzecznika Praw Obywatelskich chciałbym zacząć. Wygląda na to, że kadencja doktora Bodnara trochę się przedłuży jeszcze. Znaczy wygląda na to, ale myślę, że nie chodzi o przedłużenie kadencji obecnego rzecznika Bodnara. Myślę, że PiS ma na celu tak naprawdę wyciszenie czy de facto anihilację tego urzędu. To nie jest urząd, który jest tym, który byłby wykonywany na polecenie z Nowogrodzkiej. Była próba obsadzenia tam właśnie takiego funkcjonariusza PiS-u. Ona się nie udała, zresztą chyba nie było złudzeń specjalnych. To była jakby taka próba przeciągnięcia ewentualnie senatorów z PSL-u, bo kiedyś pan Wawrzyk aplikował do przyjaźnienia się z tym ugrupowaniem, ale ona była raz, że nieprzekonywująca ta próba, a dwa, chyba nawet bez specjalnych złudzeń podejmowana. W tej chwili będziemy mieli sytuację taką, że urzędu rzecznika praktycznie nie będzie, bo pojawi się kolejne pseudo-orzeczenie, pseudo-trybunału o tym, że tak naprawdę rzecznik nie pełni obowiązków rzeczywistych do czasu powołania nowego, tylko praktycznie będzie albo jakiś pełniącym obowiązki. Panie poseł, ja bym uciekał jednak i nie używał tego określenia pseudo-trybunał, pseudo-orzeczenie, bo finalnie mówicie państwo pseudo-pseudo, ale troszeczkę to orzeczenie na tyle namieszało w polskiej polityce, ale bo na tyle sprowokowało i spowodowało to, że państwo z partii centrowej chadeckiej staliście się wczoraj partią lewicową, powołując się właśnie na orzeczenie Trybunału. Gdybyście państwo podchodzili do tego, do tego orzeczenia, jak i do samej instytucji, w sposób właśnie taki pogardliwy, lekceważący, jeśli chodzi o funkcjonowanie i orzeczenia, to byście w ogóle przeszli nad tym do porządku dziennego i powiedzielibyście, nas to w żaden sposób nie obowiązuje, nie dotyczy, w związku z powyższym nawet nie zabieramy głosu w tej materii, a państwo głos zabraliście. Oczywiście, zabraliśmy głos, ale nie zabraliśmy głos w sprawie tego orzeczenia, bo w tej sprawie zabieraliśmy, ale odnieśliśmy się do tego zjawiska, które obecnie nurtuje zwłaszcza Polki i przeciwko któremu protestują i do tego odnosiliśmy się. Dyskutujemy z naszymi wyborcami, z naszymi koleżankami, kolegami na ten temat i zajęliśmy stanowisko w sprawie, która bulwersuje opinię publiczną. Ale wracając do pseudo-orzeczenia. Proszę zauważyć, że mimo, że kwestionujemy zarówno obsadę tak zwanego Trybunału, która może spowodować nielegalną de facto, spowodować nieważność tego orzeczenia, jak i sam sposób jego podejmowania, bo właśnie to prawica nie miała odwagi przeprowadzić tej zmiany przez Sejm, bojąc się chyba i swoich wyborców, ale tym niemniej to pseudo-orzeczenie, ono będzie rzeczywistością faktyczną. My możemy mówić, że ona jest nieprawidłowe, niewłaściwe, nie powinno nas obchodzić, ale będzie egzekwowane od kobiet, od lekarzy. I wie pan, ja najbardziej, co mnie najbardziej w tym pseudo-orzeczeniu bulwersuje, to, że ono uderza w ten sposób w kobiety, że pozbawia je prawa do heroizmu. Te kobiety, które pani poseł, akurat heroizm nie jest prawem. Heroizm nie jest prawem, pani poseł. Proszę się nie gniewać, ale państwo mają wyjątkowy dar do mieszania pojęć albo do przywoływania pojęć, o których nie macie zielonego pojęcia. Pani mówi o prawie do heroizmu. Wczoraj Małgorzata Kidawa-Błońska mówi o determinacji do ciąży do 12 tygodnia. No coś mi tutaj nie gra. No. Ale panie redaktorze, proszę nie obrażać, bo ja wiem, o czym mówię i mam pojęcie. Być może pan nie ma, ale mogę panu to wyjaśnić. Chodzi o to, że kobieta nie może sama
podjąć heroicznej decyzji donoszenia ciąży letalnej bądź urodzenia głęboko zniekształconego płodu, bo przymusza się ją do tego. Ona nie może w akcie wolnej woli tego uczynić. Ona nie może być bohaterką z własnej woli. Ona ma być do tego zmuszona. I to mnie w tym orzeczeniu najbardziej oburza. Pani poseł, proszę się nie oburzać, ponieważ pani na przestrzeni lat wiedziała już, jaka jest mniej więcej linia orzecznicza, choć nie praktykowana Trybunału Konstytucyjnego. Profesor Andrzej Rzepliński również miał swoje zdanie w tej materii. Było ono takie samo, jak w tej chwili Trybunał Konstytucyjny je zaprezentował i przedstawił. Do tego wszystkiego. Ale nie ma pan racji, panie redaktorze. Poważnie? Przede wszystkim nie ma pan racji, bo orzeczenie, które tę przesłankę o sytuacji, trudnej sytuacji materialnej, de facto ekonomicznej kobiety usunęło z porządku prawnego, to orzeczenie dotyczyło nie tej konstytucji. Dotyczyło konstytucji. Pani poseł, ale proszę zauważyć, że ja mam rację albo zawsze, albo prawie zawsze, a pani się pomyliło, profesor Coll z profesorem Rzeplińskim. Ja mówiłem o profesorze Rzeplińskim, a pani o profesorze Collu. I o jedynym orzeczeniu w kwestii przesłanki tej ekonomicznej. Nie, pani poseł, przesłanka ekonomiczno-społeczna była autorstwa Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a nie Platformy Obywatelskiej. Oczywiście. Ona była rzeczywiście jeszcze przed wejściem w życie Konstytucji z 97 roku, tak. Bo bodajże ona chyba stanęła przed Trybunałem w lutym albo w marcu, jeżeli mnie pamięć nie myli. Także gdzieś dzwonią, ale nie w tym kościele. Wczoraj rozmawialiśmy... Ja wiem, w tym kościele dzwonią. O jakim orzeczeniu pan mówi, w którym zdanie wyraził... Powiedziałem w linii orzeczniczej, choć niepublikowanej, czyli mówiąc wprost, sięgając do autorytetu profesora, profesora Andrzeja Rzeplińskiego. Profesor Andrzej Rzepliński miał jasne stanowisko co do aborcji. Zabijanie określał zabijaniem. Nie pudrował tego, nie mówił, że to może być zabieg jakiś taki. Nie mówił o heroizmie, mówił, że zabójstwo jest zabójstwem. Proszę. Nie było orzeczenia w tej sprawie. Nie, ale ja to podkreśliłem, powiedziałem tylko i wyłącznie, pani poseł, niepublikowana linia orzecznicza. Ale nie ma czegoś takiego jak niepublikowana linia orzecznicza. Mogą być poglądy. Jego światłych myśli traktuje to również jako coś, co stałoby się orzeczeniem, gdyby przez Trybunał przeszło. Tak mi się wydaje. Mogę się rzecz jasna mylić. Pani poseł, być ale może jest przemocny. Ale na pewno nie jest to linia orzecznicza, na którą się można powoływać. Ale nie, no dobrze, ale zdanie nie rozumiem chodzi. Profesora Rzeplińskiego pani zna i szanuje, bo przez lata był prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Znam go i szanuję jako prawnika, jako wielki autorytet. No, jednak doszliśmy do konsensusu i wiemy, co profesor Rzepliński powiedział na ten temat. Pani poseł, tak się zastanawiam, po wczorajszej naszej rozmowie w programie minęła 20. Pani mówiła, że w trosce o to, żeby się rodziły dzieci, państwo chcą wprowadzić właśnie ten przepis umożliwiający przerywanie ciąży do 12 tygodnia, tylko i wyłącznie dlatego, że kobieta, powiedzmy, chciałaby tego, albo byłaby o tym przekonana, miałaby spotkanie z psychologiem i z lekarzem. Nie będę tego wątku rozwijał, bo z tego, co pamiętam, państwo tego scenariusza nie dopracowali. Nie wiecie, jak to będzie wyglądało praktycznie i co będzie na przykład w 11 tygodniu, kiedy kobieta taką decyzję podejmie, czy zdążycie na przykład do 12. Ale interesuje mnie coś innego, ponieważ w tej narracji panie państwa... Panie redaktorze, ja bym chciał sprostować, bo pan mówi nieprawdę. A to bardzo proszę prostować. Przede wszystkim my proponujemy nową umowę społeczną, bo ta dotychczasowa nazywana kompromisem została zburzona i proponujemy rozwiązania do dyskusji i finalnego zaproponowania wtedy, kiedy będziemy mieli zmieniony skład parlamentu, bo w tej chwili w tym parlamencie nie da się przeprowadzić niczego, co byłoby humanizowaniem. Pani poseł, to państwo nie proponują nowej umowy, tylko państwo składają propozycję zawarcia nowej umowy, a doprecyzowanie jej warunkujecie od tego, czy wejdziecie do Sejmu większościowo blokiem, czy nie. Panie redaktorze, i nie jest prawdą, że mamy jakiś niedopracowany scenariusz, bo my to jest stanowisko, a nie projekt ustawy.
Jak będzie projekt ustawy, to w projekcie ustawy te wszystkie kwestie będą. Przecież my ani nie proponujemy projektu ustawy, ani projektu rozporządzenia, który tego... Panie poseł, ale skoro macie jakieś stanowisko, czyli macie swój pogląd na daną materię, to ja w takim razie z uporem maniaka wrócę do tego pytania. Jeżeli w 11 tygodniu ciąży kobieta podejmie decyzję, że chce tę ciążę usunąć, jak to będzie wtedy wyglądało? Będzie wyglądało w taki sposób, w jaki w wyniku przyjętej ustawy zostanie przeprowadzone. W tej chwili to nie jest projekt ustawy. To jest propozycja rozwiązania, która proponujemy, by była zawarta w nowej umowie społecznej, na którą zgodzi się większość Polek i Polaków. Panie poseł, czyli do propozycji albo właściwie dodania ludziom, czy do zaoferowania nie macie nic. Co to znaczy dodania ludziom zaoferowania? No pani mówi, że proponuje pani umowę. Jak ta umowa będzie wyglądała, pani nie wie. Jak będzie wyglądało przestrzeganie tej umowy, pani nie wie. Jak będą wyglądały zapisy tej umowy, pani nie wie. Co gorsza, nie tylko pani nie wie, ale państwo w ogóle nie wiecie. Ale panie redaktorze, a kto dzisiaj rządzi? Ja wiem, kto dzisiaj rządzi, dlatego powiem proszę szczerze. Proszę się zwrócić o rozwiązania prawne. To ten Sejm, prawicowy Sejm, no trudno powiedzieć, że prawicowy, bo to jest populistyczne. Nie, ja rozumiem, pan poseł od wczoraj lewicowi, w związku z powyższym mówieniem o Platformie, że jest prawicowa, to już dzisiaj jest nie na miejscu. Sam się plącza własne nogi, nie jest w stanie podjąć żadnych decyzji i odsyła do Trybunału Julii Przyłębskiej te sprawy, z którymi sam się nie potrafi zmierzyć. Sam nie ma rozwiązać. Mamy bełkotliwe uzasadnienie do pseudo-orzeczenia, które zmienia de facto sentencję tego orzeczenia. Pojawiają się jakieś ustawy z inicjatywy pana prezydenta, które nie są procedowane, bo też jest strach po stronie rządzącej o jednomyślność. Jest problem generalnie ze sprawowaniem władzy. A może problem to my mamy w ogóle ze wszystkimi politykami bez względu na to, czy oni są z opcji prawicowej, czy lewicowej, czy centrowej do niedawna. I to jest pytanie, które chciałbym zadać panu profesorowi Gilowi, który jest już razem z nami, pani poseł Gabrieli Lenartowicz. Bardzo serdecznie dziękuję, dobrego, wspaniałego dnia życzę.